We all live in a digital world. We all need it to be open and safe. We all want to trust. And to be trusted. We all despise control. And desire freedom. We are all united. Welcome again. I also want to welcome. Raz jeszcze Państwa serdecznie witam. Chciałabym również serdecznie powitać wszystkich uczestników, którzy z nami się łączą online. Nie mam sama dostępu do pokoju na platformie Zoom, ale wiem, że moi koledzy mają. Dlatego bardzo proszę, żeby Państwo się swobodnie z nami łączyli i komunikowali, mimo tego, że fizycznie nie są tutaj z nami. To forum, otwarte forum Narodów Zjednoczonych w trakcie szczytu cyfrowego ONZ jest naprawdę bardzo ważne. Wydaje mi się, że jest to historyczny moment. Po raz pierwszy, przynajmniej według mojej najlepszej wiedzy, organizujemy tego typu otwarte forum, w którym uczestniczą starsi specjaliści, agent ONZ, po to, aby porozmawiać na temat zarządzania internetem i na temat istotnych aspektów ich pracy w kontekście wspólnego wysiłku zorientowanego na zarządzaniu internetem. Pamiętajmy, że zarządzanie internetem to jest taka działalność, która nie może być ograniczona do jednego sektora, do jednej agencji, do jednej sfery, ponieważ internet dotyka nas pod tak wieloma aspektami społecznymi, politycznymi, gospodarczymi, że wszyscy musimy się zaangażować w te działania na rzecz odpowiedniego zarządzania internetem. Wiem, że zaczynamy z niewielkim opóźnieniem, dlatego od razu chciałabym przekazać głos podsekretarzowi generalnemu z UNDES-a, a zatem z Biura do Spraw Gospodarczo-Społecznych. A zatem chciałabym przekazać głos panu Liu Zeminowi, podsekretarzowi generalnemu, który znakomicie rozumie, jak ważną rolę odgrywa szczyt cyfrowy ONZ. Bardzo dziękuję, Henriette. Bardzo się cieszę, że mogę być tu z państwem, drodzy koledzy. Jest to dla mnie ogromny zaszczyt. I na początek chciałbym bardzo serdecznie podziękować Henriette za to, że na przestrzeni ostatnich 2 lat przewodniczy naszej wielostronnej grupie doradczej. Na przestrzeni ostatnich 2 lat Henriette i jej współpracownicy z MAG włożyli wiele wysiłku w zorganizowanie szczytu IGF. Następnie chciałbym podziękować wszystkim moim kolegom z ONZ. Bardzo dziękuję za wasze wsparcie. Bardzo dziękuję również za współorganizację wirtualnego szczytu rok temu. W tym roku, na szczęście, dzięki poprawie globalnej sytuacji zdrowotnej, byliśmy w stanie zorganizować ten szczyt stacjonarny, czy raczej w formie hybrydowej tutaj w Katowicach. W ramach tego szczytu będziemy nieustannie podkreślać nasze wsparcie i chcemy podkreślać również to, że szczyt cyfrowy ONZ jest wydarzeniem wielostronnym, a zatem, drodzy koledzy, Organizacja Narodów Zjednoczonych coraz to bardziej angażuje się w działania związane z zarządzaniem internetem. Dzielimy się naszą wiedzą z wieloma interesariuszami. Staramy się również wysłuchiwać ich uwag. Tego typu interakcje i współpraca na pewno działają na korzyść całej społeczności internetowej. Wiele działań
prowadzonych przez ONZ. Uzyskuje również wsparcie ze strony krajowych rządów, a zatem prowadzone są działania, które mają duży poziom wiarygodności. Staramy się również wprowadzać międzynarodowe normy. Staramy się upewniać, że coraz to większy jest dostęp do internetu na całym świecie, że odpowiednią uwagę poświęca się cyberbezpieczeństwu. To bardzo ważne, żebyśmy cały czas pozyskiwali feedback ze strony organizacji społeczeństwa obywatelskiego, jak również ze strony społeczności technicznej, od naszych partnerów. W przeciwnym wypadku nasze działania nie będą uwzględniały wkładu wszystkich interesariuszy. Staramy się przeciwdziałać wykluczeniu cyfrowemu, staramy się poprawiać dostęp do usług cyfrowych i staramy się zagwarantować również dostęp do lepszych możliwości zatrudnienia. Pamiętajmy, że te inicjatywy muszą być inicjatywami zbiorowymi i mogą takie być właśnie dzięki internetowi, dzięki technologiom cyfrowym. Możemy w tej chwili odbywać spotkania wirtualne, możemy organizować konferencje online. To jeden z przykładów wielu usług cyfrowych, które usprawniają naszą współpracę. Odpowiedź cyfrowa na pandemię COVID-19 pokazała nam bardzo wyraźnie, jak wielka jest wartość technologii cyfrowej. Niestety technologie cyfrowe nie są dostępne dla wszystkich. I to jedna z bolesnych lekcji, które odebraliśmy podczas pandemii COVID-19. Niestety widzieliśmy, jakie są konsekwencje takiej sytuacji, w której dzieci nie mogą podłączyć się do internetu, żeby mieć dostęp do nauki, kiedy pracownicy nie mogą pracować zdalnie z uwagi na brak odpowiednich urządzeń bądź też łączności. Widzieliśmy również, jaki negatywny wpływ izolacja i kwarantanna może mieć na relacje społeczne. I dlatego w ramach Rodziny Narodów Zjednoczonych chcemy być częścią tego globalnego ruchu na rzecz lepszej i bardziej bezpiecznej przestrzeni w internecie. Sekretarz Generalny Antonio Guterres bardzo jasno mówi o tym, że musimy wprowadzać innowacje, że musimy dostosowywać się do zmian, że potrzebne są reformy. Szczyt cyfrowy IGF to doskonała platforma do wymiany naszych doświadczeń i opinii w tym wspólnym cyfrowym ekosystemie. Będziemy się starali wypracowywać międzynarodowe polityki cyfrowe i budować nowe zdolności w obszarze cyfryzacji. Dlatego, drodzy koledzy, chciałbym zachęcić Was do tego, żeby otwarcie wypowiadać się na temat tego, w jaki sposób sprawić, żeby internet był lepszym miejscem dla wszystkich ludzi całej planety. I przede wszystkim chcielibyśmy wykorzystać potencjał, który płynie z transformacji cyfrowej i który może przyczynić się do zrównoważonego rozwoju. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję i życzę owocnych obrad w trakcie tej edycji szczytu IGF. Bardzo dziękuję. Usłyszymy teraz głosy przedstawicieli różnych agend ONZ. Niektórzy z nich są z nami tutaj na miejscu w Katowicach, niektórzy łączą się z nami online. Bardzo proszę, żeby Państwo trzymali się czasu, tak żebyśmy wszyscy mogli się wypowiedzieć. Chcemy, żeby to była debata wielostronna, ponieważ mówimy o procesach wielostronnych, które umożliwia również to forum. Zastanawiamy się nad tym, w jaki sposób agendy ONZ oraz organizatorzy szczytu cyfrowego ONZ mogą wspólnie pochylić się nad ważnymi aspektami transformacji cyfrowej. Teraz chciałabym już przedstawić pierwszą panelistkę. Nie mam pojęcia, czy właściwie wymawiam pani nazwisko, Michelle Connaus, która jest dyrektorką wykonawczą agendy ONZ-owskiej do zwalczania terroryzmu. Dziękuję bardzo.
Szanowni Państwo, uczestnicy szczytu cyfrowego, przede wszystkim pragnę podziękować organizatorom IGF za to, że udało się tak sprawnie przygotować to wydarzenie, abyśmy mogli dyskutować na temat ważnych kwestii związanych z technologiami informacyjno-komunikacyjnymi, a także na temat innych aspektów związanych z technologiami cyfrowymi. Jak wszyscy wiemy, to technologie są przyczyną wielkich zmian, z którymi mamy do czynienia i które wymagają także naszej ostrożności, aby zapobiegać negatywnym zjawiskom, takim na przykład jak nadużywanie cyberprzestrzeni, jak działalność ekstremistów, szerzenie mowy nienawiści czy przemocy. A zatem trzeba pamiętać o tym, że technologie cyfrowe mają zarówno aspekty pozytywne, jak i negatywne. Mogą z jednej strony poprawiać naszą jakość życia, ale także dają pole do manewru na przykład cyberterrorystom czy innym podmiotom zaangażowanym w działalność przestępczą. A zatem my właśnie jako nasza jednostka zajmujemy się zwalczaniem terroryzmu. Staramy się wprowadzać działania, które pomagają państwom członkowskim ONZ podejmować działania, które zapobiegają wykorzystywaniu internetu przez terrorystów w celu prowadzenia tego rodzaju działalności technologicznej. Można powiedzieć, że już 20 lat temu dostrzeżono to, jak ważne mogą być nowe technologie i jak podatne są one na wykorzystanie przez terrorystów. Dlatego właśnie przyjęto rezolucję numer 1373 i od tamtego właśnie momentu, czyli od 2001 roku, przyjęto 13 kolejnych rezolucji, które dotyczyły tego tematu. Jeżeli chodzi o te rezolucje, to regulują one istotne kwestie, takie na przykład jak współpraca międzynarodowa w zakresie zbierania dowodów cyfrowych, współpraca dotycząca dostępu do konkretnych materiałów, przeciwdziałanie działalności terrorystycznej w sieci, zbieranie informacji oraz udostępnianie danych biometrycznych i biograficznych w celu ochrony infrastruktury krytycznej, zapewnienia cyberbezpieczeństwa, a także w innych obszarach. Są to bardzo istotne działania, które zapewniają funkcjonowanie internetu zgodnie z zasadami praworządności, a także chronią prawa człowieka. Na przykład zapewniamy ochronę danych osobowych, dbamy także o przestrzeganie praw człowieka, a także dbamy o to, aby wykorzystywane algorytmy sztucznej inteligencji były zgodne z przepisami i nie naruszały interesów żadnej jednostki. Analizujemy nowe tendencje dotyczące wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnej. A zatem można powiedzieć, że to był taki krótki przegląd tego, czym się zajmujemy, jeżeli chodzi o technologie informatyczne. Pamiętajmy, że cały czas mamy do czynienia z przestępcami, którzy nadużywają internetu w negatywnych, przestępczych celach, a zatem musimy cały czas być uważni i podejmować konieczne działania, aby zapobiegać tego rodzaju zjawiskom. Myślę, że wszystkie państwa członkowskie muszą współpracować z innymi partnerami, w tym z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego, z członkami sieci badawczych, z członkami ONZ, a także z innymi podmiotami. Dziękuję bardzo. Dziękuję uprzejmie za ten głos w dyskusji. Miejmy nadzieję, że będziemy mogli pomówić o tym jeszcze bardziej szczegółowo w przyszłości, ponieważ jest to coś, co wiąże się z tymi dyskusjami, które prowadzone są także podczas innych sesji IGF. Teraz oddaję głos panu Tafikowi Jelassy, który jest zastępcą dyrektora generalnego do spraw komunikacji i informacji w UNESCO. UNESCO zajmuje bardzo ważne miejsce, jeżeli chodzi o organizację szczytów cyfrowych, ponieważ odgrywa ważną rolę jako jedna z ważniejszych agent, które zaangażowane były w zorganizowanie Światowego Szczytu Społeczeństwa Informacyjnego, który to szczyt dał początek organizacji
organizacji szczytu cyfrowego IGF. Bardzo serdecznie dziękuję, Henriette, za to, że oddałaś mi głos. Cieszę się, że mogę być tutaj ponownie. Pragnę odwołać się do historii szczytu społeczeństwa informacyjnego. Szczyty tego rodzaju były organizowane w 2003-2005 roku w Genewie, a także w Tunezji. I można powiedzieć, że to były te szczyty, które położyły podwaliny pod organizację szczytów IGF. My jako UNESCO zawsze opowiadamy się na rzecz prawidłowego zarządzania internetem, ale pamiętajmy, że jest to zarządzanie, które wymaga ochrony praw człowieka, które musi być oparte na podejściu otwartym oraz wielostronnym. Uważamy, że powinniśmy przyjąć właściwe podejście i uważamy, że to dobra rzecz, że 34 państwa zdecydowały się właśnie w tym duchu działać i starają się dążyć do jak najpełniejszej realizacji naszego programu. I to jest pierwsza kwestia, do której chciałbym się odnieść. Kolejna kwestia. UNESCO, można powiedzieć, zawsze był jedną z wiodących agend ONZ, które promowały swobodę wypowiedzi, wolność słowa. Także opowiadamy się i podkreślamy konieczność zapewnienia bezpieczeństwa dziennikarzom, a także dążymy do tego, aby odpowiednio ścigane były przestępstwa popełnione wobec dziennikarza. Więc kiedy mówimy o internecie, to musimy właśnie pamiętać o tym wymiarze, ponieważ jest to oczywiście cyberprzestrzeń, ale w tej cyberprzestrzeni musimy chronić wolność słowa, tak samo jak w innych aspektach naszego życia. A zatem musimy dbać o zapewnienie wolności słowa, ale jednocześnie musimy zwalczać negatywne zjawiska, takie jak mowa nienawiści, mowa podkreślająca czy nawołująca do ekstremizmu, do przemocy. I to są wszystko takie negatywne strony internetu. Nie możemy sobie pozwolić na to, aby przyjąć podejście laissez-faire. Nie możemy też nawoływać do nadmiernej regulacji. Musimy tutaj wyważyć podejście do tego, w jaki sposób chcemy zapewnić odpowiednie zarządzanie internetem. I na zakończenie mojej wypowiedzi, zostało mi 30 sekund, pragnę podkreślić, że 2 tygodnie temu 193 państwa członkowskie UNESCO przyjęły zalecenia UNESCO dotyczące etycznych kwestii wykorzystywania sztucznej inteligencji. I jest to dokument naprawdę przełomowy. Jest to pierwszy tego rodzaju dokument dotyczący sztucznej inteligencji. Pamiętajmy, że sztuczna inteligencja to już nie jest jakaś absolutna nowość. Jest to coś, co w tej chwili już funkcjonuje. Wiemy, że wiąże się z wieloma korzyściami, ale wiemy też, że jest to, można powiedzieć, obusieczny miecz. Z jednej strony może mieć istotne korzyści, ale z drugiej strony niesie ze sobą zagrożenia. A zatem ważne jest to, abyśmy zapewniali odpowiednie zasady etyczne związane z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. Więc muszą być mechanizmy zabezpieczające, ale musimy też odpowiednio projektować właśnie w tym duchu nowe systemy sztucznej inteligencji. Bardzo dziękuję, tu się zatrzymam. Może później będę miał czas jeszcze, aby rozwinąć tę myśl. Mam nadzieję, że także uda nam się do tego wrócić. Ale teraz oddaję już głos kolejnemu paneliście. Z przyjemnością witam uczestnika, który łączy się z nami online. Pan Mario Cimoli, zastępca sekretarza wykonawczego Komisji do Spraw Ameryki Łacińskiej i Regionu Karaibów. Jest to komisja, która zajmuje się sprawami gospodarczymi i była szczególnie aktywna podczas Światowego Szczytu na Rzecz Społeczeństwa Informacyjnego. Mario, czy jest pan z nami? Niestety nie słyszę, nie jestem pewna, czy Mario jest gotowy do zabrania głosu. Wydaje mi się, że chyba jednak go z nami nie ma. Ale może za chwilkę do nas dołączy. W międzyczasie zwrócę się do Marii Franceschi. Maria Francesca Spatolisano, zastępca sekretarza generalnego agendy UNDESA, obecnie pełni obowiązki szefa biura wysłannika do spraw technologii ONZ.
przy sekretarzu generalnym ONZ. Bardzo dziękuję za oddanie mi głosu. Teraz zabieram głos jako osoba zarządzająca biurem wysłannika do spraw technologii przy sekretarzu generalnym ONZ. Nasze biuro, nasza agenda zajmuje się koordynacją działań dotyczących wdrażania mapy drogowej czy programu sekretarza generalnego na rzecz współpracy cyfrowej. Ten dokument jest takim wyzwaniem czy wezwaniem wszystkich do tego, aby tworzyć przestrzeń cyfrową, która będzie chronić interesy wszystkich podmiotów zaangażowanych i która będzie tworzyć przyszłość bardziej otwartą, a także bezpieczną dla wszystkich. Nasza agenda działa w sposób otwarty. Przyjmujemy podejście wielostronne, stawiamy na wielostronne partnerstwa i tutaj chyba na tym forum cyfrowym nie muszę tłumaczyć, o co chodzi, ponieważ wszyscy wiemy, jak ważne jest tak wielostronne podejście. Współpracujemy z różnymi podmiotami w ramach ONZ. Przedstawiciele tych podmiotów są tutaj dzisiaj z nami podczas tej dyskusji. Staramy się przede wszystkim współpracować, jak najlepiej służyć państwom i krajom rozwijającym się. Staramy się, aby nikt nie pozostał sam, nie został pozostawiony sam sobie, jeżeli chodzi o te kwestie. Jak podchodzimy do naszej pracy? Program na rzecz współpracy cyfrowej o sekretarza generalnego ONZ to taki program, który podkreśla konieczność stworzenia jeszcze bardziej skutecznej przestrzeni cyfrowej do 2030 roku. W ramach tego programu mówi się też o tym, że należy wszystkim zapewnić dostęp do cyfrowego świata, bo pamiętajmy, że mamy prawie 3 miliardy ludzi na świecie, którzy cały czas jeszcze nie mają stabilnego dostępu do internetu. Pamiętajmy, że tylko takie podejście pozwoli nam zapewnić odpowiedni postęp, ale ten postęp wymaga też oczywiście odpowiednich umiejętności, a więc te umiejętności musimy kształtować, musimy zapewniać różnego rodzaju szkolenia i my także w ramach ONZ w takie szkolenia się angażujemy. Nasza agenda współpracuje także z biurem do spraw koordynacji rozwoju w ramach ONZ, a także z UNICEF-em, z UNDP, a także z innymi podmiotami. Nawet tutaj ustanowiliśmy różne zespoły krajowe, które działają w konkretnych państwach, aby jeszcze lepiej działać i pomagać zainteresowanym stronom w terenie. Dzisiaj oraz jutro uczestniczymy w szczycie IGF i podczas dyskusji, w których bierzemy udział, podejmujemy istotne tematy dotyczące między innymi takiej wielostronnej sieci działającej na rzecz budowania potencjału cyfrowego. A zatem jest to taka inicjatywa, w którą zaangażowany jest szereg podmiotów, w tym między innymi Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny, a także UNDP. Jest to taka inicjatywa, która właśnie będzie koncentrowała się na konieczności budowania potencjału, a także zapewnianiu szkoleń takim podmiotom, które chcą tego rodzaju inicjatywy prowadzić. Współpracujemy także ściśle z biurem przedstawiciela do spraw krajów najmniej rozwiniętych, krajów rozwijających się bez dostępu do morza oraz małych państw wyspiarskich. I tutaj w ramach tej współpracy staramy się wdrażać i promować rozwój nowych technologii tak, aby także te państwa mogły korzystać z dobrodziejstw zrównoważonego rozwoju i technologii cyfrowych. Staramy się zapewniać odpowiednie usługi cyfrowe mieszkańcom tychże państw. Cały program sekretarza generalnego wymaga od naszej agendy także bezpośredniej współpracy ze wszystkimi
wszystkimi agendami ONZ, tak aby lepiej wykorzystać potencjał technologii cyfrowych oraz rozwiązać pojawiające się wyzwania. Na przykład współpracujemy z agendą DESA i w ramach tej współpracy staramy się przeprowadzić inwentaryzację obecnie wdrażanych inicjatyw cyfrowych, tak aby lepiej je koordynować. Także współpracujemy z innymi agencjami, na przykład z agencją, która zajmuje się sztuczną inteligencją, badaniem przestrzeni kosmicznej. I tutaj w ramach tej współpracy realizujemy różnego rodzaju działania. Można tutaj mnożyć przykłady tej współpracy. Nie mam niestety czasu, żeby szczegółowo się do nich odnieść, ale pragnę raz jeszcze podkreślić, że nasze biuro być może nie jest zbyt duże, ale stara się współpracować ściśle z różnymi podmiotami, a zatem jeżeli ktoś byłby zainteresowany współpracą z nami, to zapraszamy do kontaktu. Jesteśmy otwarci na sugestie. Bardzo serdecznie dziękujemy. Poinformowano mnie, że pan Cimoli niestety nie może być z nami. Przeprasza nas bardzo. Niestety te słowa przeprosin do mnie na czas nie dotarły, dlatego nie ma go z nami, ale raz jeszcze dziękuję. Teraz oddaję głos do zastępcy dyrektora wykonawczego funduszu ONZ. Pan Petersen, dziękuję bardzo, dziękuję za zaproszenie i myślę, że chciałbym odnieść się do tego, w jaki sposób zarządzanie internetem wiąże się z naszą pracą, z pracą UNFPA. Pamiętajmy, że my także należymy do rodziny jednostek i agent ONZ. Zajmujemy się kwestiami zdrowia reprodukcyjnego, a więc pracujemy z kobietami, z dziewczętami i staramy się przede wszystkim walczyć z przemocą skierowaną przeciwko kobietom i przeciwko dziewczętom. Widzimy już, że nasza praca przynosi wymierne rezultaty. W zeszłym tygodniu uruchomiliśmy nową kampanię w mediach społecznościowych, która dotyczy właśnie kwestii zdrowia reprodukcyjnego, a także praw kobiet. Podkreślamy tutaj, że jest to niezwykle ważna, jest to niezwykle ważny obszar. Warto także chronić prawa kobiet i dziewcząt, na przykład do wizerunku ich ciał. A zatem staramy się pracować w tym duchu. Chcemy też chronić prawa kobiet, które korzystają z internetu. I tak naprawdę 85% kobiet, które korzystają z internetu, zgłaszają, że w jakimś przypadku miały do czynienia z objawami czy z przejawami przemocy wobec innych kobiet, a 38% kobiet osobiście doświadczyło przemocy w internecie. 65% kobiet zgłasza, że stały się w jakimś momencie przedmiotem mowy nienawiści albo przedmiotem nękania w przestrzeni internetowej. A zatem widzimy, że te tematy są niezwykle ważne. Trzeba działać przeciwko przemocy wobec kobiet, także wyrażającej się właśnie w przestrzeni wirtualnej. Jest to problem, który dotyka każdej kobiety i każdej dziewczyny, a zatem musimy starać się je chronić w przestrzeni internetowej. Musimy dać im głos. Także spółki technologiczne powinny robić więcej w celu ochrony praw kobiet. Nawołujemy platformy społecznościowe, a także inne podmioty do tego, aby zapewniły kobietom i dziewczętom te same prawa i tę samą ochronę w internecie, na którą mogą liczyć także poza przestrzenią cyfrową. A zatem musimy zapewnić odpowiednie narzędzia, które będą dla użytkowników dostępne, łatwe w wykorzystaniu, tak aby wspierać użytkowników, między innymi aby udostępniać mechanizmy, które zapobiegają
zamieszczaniu obraźliwych komentarzy w mediach społecznościowych, które mogą stanowić naruszenie praw kobiet i innych użytkowników w przestrzeni cyfrowej. Staramy się zatem poprzez naszą kampanię nawoływać do ustanawiania jasnych przepisów, które sprawią, że nielegalne stanie się publikowanie negatywnych komentarzy czy obraźliwych wizerunków w internecie za pośrednictwem platform cyfrowych. W tym kontekście eksperci po stronie społeczeństwa obywatelskiego powinni być zaangażowani w przygotowanie odpowiednich regulacji. To są te rzeczy, które w tej chwili staramy się promować. Prowadzimy kampanię w tym zakresie. Chcemy działać na rzecz poprawy praw kobiet i dziewcząt. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. W tej chwili nie będę się odnosić w sposób bardziej szczegółowy do tego, co powiedziałeś, ale chcę powiedzieć, że w ramach szczytu IGF również wiele nam się udało zrobić w zakresie zwalczania przemocy ze względu na płeć w internecie. Bardzo się cieszę, że agendy ONZ zwalczają szkodliwe zjawiska w internecie, ale również umożliwiają bardzo pozytywne wykorzystanie internetu. A teraz przed nami już pan Masud, czyli szef Biura Narodów Zjednoczonych do spraw przeciwdziałania terroryzmowi, przestępczości i nadużywaniu substancji psychoaktywnych. Bardzo dziękuję, Henriette. Dzisiaj łączę się z państwem z ponurego Wiednia. U nas już jest zupełnie ciemno. Szanowni koledzy, bardzo dziękuję za tę możliwość wypowiedzenia się podczas dzisiejszego panelu. Dziękuję również organizatorom za zorganizowanie tej 16. edycji szczytu IGF. Bardzo jesteśmy wdzięczni, że mamy tę szansę uczestniczenia w hybrydowym wydarzeniu, które odbywa się w Katowicach. Bardzo szybko postaram się opowiedzieć o tym, czym my się zajmujemy. Oczywiście nasze działania zmierzają w kierunku osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju Narodów Zjednoczonych. Nasza 5-letnia strategia opiera się na programie sekretarza generalnego, który obejmuje reformy dotyczące innowacji, przetwarzania danych i transformacji cyfrowej. Jesteśmy zobowiązani do tego, żeby przede wszystkim sprostać wyzwaniom celu numer 16, jeśli chodzi o cele zrównoważonego rozwoju ONZ. Chcę na początek powiedzieć, że pandemia COVID-19 pokazała nam, jakie wyzwania stoją przed nami wszystkimi, ale również pokazała, jak bardzo szybko jesteśmy w stanie przenieść się do przestrzeni online, która wiąże się z niezwykłym potencjałem, ale także z istotnym zagrożeniem, które niesie ze sobą cyberprzestępczość i działalność terrorystyczna online. W tym kontekście chciałbym opowiedzieć o naszych 5 obszarach programowych agendy UNDC. Po pierwsze, w 2017 roku uruchomiliśmy inicjatywę dotyczącą nadzoru nad dowodami elektronicznymi, takiego transgranicznego, we współpracy z CITEL. Za sprawą tej inicjatywy staramy się wzmacniać rolę partnerstw publiczno-prywatnych w państwach członkowskich, jak również międzynarodową współpracę obejmującą regionalne organizacje takie jak Eurojust czy Europejska Sieć Sądownicza. Opracowaliśmy wiele bardzo praktycznych narzędzi online'owych i nowych zasobów, które mają wspomagać przetwarzanie elektronicznego materiału dowodowego. Kolejny program, w który jesteśmy zaangażowani, to praca we współpracy z państwami członkowskimi na rzecz wzmacniania odpowiedzi na
przestępczą działalność w internecie. Kolejny nasz obszar działalności to przeciwdziałanie cyberprzestępczości. Ten program ma przede wszystkim na celu budowanie nowych zdolności, a także działania prewencyjne, wzmacnianie współpracy i tworzenie nowych ram prawnych. Kolejny program, w który jesteśmy zaangażowani, to zwiększanie naszej wiedzy na temat kryptowalut, a także prania brudnych pieniędzy w internecie. Staramy się redukować takie zagrożenia, współpracując z decydentami i zdobywając większą wiedzę na temat technologii takich jak blockchain. I wreszcie w 2019 roku Zgromadzenie Ogólne ustanowiło komitet ad hoc, który miał zająć się wypracowaniem międzynarodowej konwencji na temat zwalczania wykorzystania technologii ICT do celów przestępczych. Pierwsza sesja odbyła się w maju 2021 roku. Zaraz potem sekretarz generalny ogłosił swój plan działania na rzecz rozwoju współpracy cyfrowej. Tutaj się zatrzymam. Bardzo dziękuję, Henriette, i dziękuję również organizatorom. Niestety zaczyna nam trochę brakować czasu. Nie chciałabym wywierać zbyt dużej presji, ale bardzo będę wdzięczna, jeżeli nasi paneliści jednak zdecydują się na nieco bardziej zwięzłe wypowiedzi. A teraz bardzo serdecznie zapraszam zastępcę stałego przedstawiciela Polski w Nowym Jorku. Bardzo dziękuję pani moderator i bardzo dziękuję wszystkim kolegom za wcześniejsze wypowiedzi. Będę chciała opowiedzieć o działaniach ONZ-u w przestrzeni cyfrowej, które odbywają się na dwóch poziomach. Po pierwsze, sam już mandat naszej organizacji prowadzi do naszego zaangażowania na poziomie ram prawnych i praktycznych funkcjonowania przestrzeni cyfrowej. Natomiast na drugim poziomie będę odnosić się do działań politycznych, chociaż może nie jest to najlepsze określenie. I tutaj chcę podkreślić rosnącą wagę omawiania kwestii cyfrowych na arenie międzynarodowej. Program współpracy cyfrowej staje się czymś bardzo istotnym w kontekście reform samej organizacji. Coraz to bardziej istotna staje się globalna łączność, jak również nowe technologie i moim zdaniem znakomicie zostało to podsumowane w raporcie sekretarza generalnego Our Common Agenda. W tym programie zostało ujętych 12 zobowiązań, między innymi wezwanie do wzmocnionej współpracy cyfrowej oraz wezwanie do tworzenia inkluzywnego środowiska cyfrowego. Jeśli chodzi o moje państwo, Polskę, to również zajmujemy się w tej chwili pracą nad większą inkluzywnością cyfrową, nad ochroną praw człowieka, ochroną danych, zwalczaniem dezinformacji i promowaniem większego poziomu kompetencji cyfrowych. To się oczywiście wiąże również z edukacją, z komunikacją i myślę, że to jest nasze wspólne zobowiązanie, a mianowicie musimy bardziej aktywnie działać w obszarze edukacji i komunikacji, bo tu jeszcze pojawiają się istotne wyzwania. I teraz już przejdę do trochę bardziej konkretnych planów. W ostatnich miesiącach mogliśmy zaobserwować, jak skutecznie ONZ dostosowuje się do nowej rzeczywistości w czasie pandemii COVID-19. Większość z nas przeniosła się z sal konferencyjnych, biur na platformy internetowe.
Jestem przekonana, że dyplomacja cyfrowa nie jest w stanie zastąpić dyplomacji stacjonarnej, nie jest w stanie zastąpić ludzkiego kontaktu. Mimo to jednak trzeba podkreślić, że technologie ICT pozwoliły nam kontynuować naszą misję i prowadzić naszą codzienną pracę. Ludzie z całego świata mieli dostęp do wydarzeń, które w przeszłości byłyby dostępne tylko dla tych, którzy mogliby się przemieścić do Nowego Jorku, do Genewy, Wiednia, Nairobi czy innego miejsca na świecie. A więc poniekąd pandemia COVID-19 zwiększyła inkluzywność, a zatem podczas gdy mam wielką nadzieję, że wrócimy do sal konferencyjnych, jednocześnie chciałabym podkreślić ten pozytywny aspekt pandemii, który przyczynił się do większej inkluzywności. I na koniec chciałabym powiedzieć, że Organizacja Narodów Zjednoczonych jest jedyną globalną organizacją, która umożliwia wspólne działania na rzecz konfrontowania się z tymi wyzwaniami, o których tutaj mówimy. Przede wszystkim Organizacja Narodów Zjednoczonych daje najlepszy przykład. Stanowi jednocześnie platformę do wymiany dobrych praktyk i doświadczeń, a jednocześnie współpracuje z państwami członkowskimi w zakresie wdrażania nowych rozwiązań. Bardzo dziękuję i bardzo dziękujemy rządowi polskiemu za umożliwienie tego spotkania. I teraz pan Massimo Torrero, który jest przedstawicielem FAO, główny ekonomista FAO. Mam nadzieję, że będzie się z nami łączył z Rzymu. To piękne miasto, które uwielbiam. Przekazuję już panu głos. Bardzo dziękuję. Bardzo się cieszę, że mogę być tu z państwem. Zacznę od tego, że technologie cyfrowe i cyfrowe aplikacje tworzą niezwykłe i bezprecedensowe korzyści społeczne i środowiskowe, przyspieszają również osiąganie celów zrównoważonego rozwoju, a do tego również my zmierzamy w ramach FAO. Ale pamiętajmy również o tym, że nie jest to panaceum i że musimy brać pod uwagę wiele różnych złożonych kwestii. Jeśli chodzi o Watykańską deklarację dotyczącą etyki w zakresie wykorzystywania mechanizmów sztucznej inteligencji, my zajmujemy się takimi sześcioma najważniejszymi zasadami, mianowicie przejrzystość, inkluzywność, odpowiedzialność, bezstronność, wiarygodność, bezpieczeństwo. Dla nas są to takie najważniejsze zasady, które przyświecają naszej działalności. Dlaczego jest to tak ważne? Dlatego, że jeśli chodzi o obszar rolnictwa i żywności, w dalszym ciągu musimy duży wysiłek włożyć w to, aby zredukować nierówny dostęp do usług. Tego dostępu, zwłaszcza do internetu szerokopasmowego, ciągle jeszcze w wielu miejscach brakuje. Staramy się również pracować nad większą inkluzywnością pod względem płci i wieku, tak żeby młode osoby nie były dyskryminowane, ani nikt nie był dyskryminowany ze względu na płeć. Chcę również podkreślić konieczność międzynarodowej współpracy, która pozwoli na podjęcie bardzo celowych działań w ramach FAO. Tak jak powiedziałem, przede wszystkim skupiamy się na tych sześciu zasadach, które wymieniłem wcześniej. Wdrażamy nowe rozwiązania w obszarze rolnictwa i żywności, ale zajmujemy się czymś więcej niż tylko rolnictwo. Dzięki powiązaniom międzynarodowym staramy się promować podejście tak zwane od pola do stołu, a więc zdrowe żywienie. Staramy się również przeciwdziałać wykluczeniu cyfrowemu. Chcemy, żeby zarówno rolnicy, jak i konsumenci mogli korzystać z nowych cyfrowych technologii. Jesteśmy zaangażowani w kilka inicjatyw. Jednym z naszych priorytetów jest większa integracja rozwiązań cyfrowych we współpracy z państwami członkowskimi.
staramy się wykorzystać postęp, który się dokonuje w zakresie technologii ICT i staramy się doprowadzić do lepszego przetwarzania danych w zakresie hodowli zwierząt, uprawy zbóż, jak również gospodarki wodnej, ochrony klimatu. Bierzemy pod uwagę również wszelkie czynniki społeczno-ekonomiczne. Wiemy o tym, że musimy zapewnić również dostęp do wody, której zasoby są uszczuplone. I żeby móc odpowiednio zarządzać zagrożeniami, które wiążą się ze zmianą klimatu, musimy oczywiście wzmacniać nasze zdolności w obszarze cyfryzacji. Wkładamy bardzo dużo wysiłków w przygotowywanie narzędzi do przewidywania i wczesnego ostrzegania, takich jak na przykład Platforma na rzecz globalnego działania w zakresie wczesnego ostrzegania. Jest to dla nas ważne, ponieważ świat, w którym żyjemy, cechuje się dużą zmiennością z uwagi na rosnącą temperaturę globalną. Również musimy konfrontować się z bardzo ważnymi wyzwaniami. Jeśli chodzi o usługi cyfrowe, nad którymi my pracujemy, to przede wszystkim przygotowujemy takie usługi cyfrowe dla sektora rolnictwa i to nazywamy e-rolnictwem, ale również przygotowujemy platformę, którą można nazwać e-wioską, czyli e-village, która stara się umożliwić większy dostęp rolników do korzyści płynących z usług cyfrowych. To są te sposoby, na które my staramy się działać, aby zbliżać się do osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju ONZ. Bardzo dziękujemy, Massimo. I teraz przejdziemy do kolejnego mówcy. Będzie nim pan Robin Geis. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Cieszę się, że mogę być z Państwem. W naszej jednostce działamy jako niezależna agenda ONZ, a także jako taki think tank. I w ramach tej działalności zapewniamy nowe podejścia i innowacyjne koncepcje dotyczące redukcji arsenałów broni, a także konkretniej różnych aspektów związanych z bezpieczeństwem międzynarodowym. Pamiętajmy, że żyjemy w czasie, kiedy mamy do czynienia z erozją zaufania. Widzimy też rosnącą liczbę cyberataków, a zatem kwestie bezpieczeństwa stają się niezwykle ważne, szczególnie, że takie ataki stają się coraz bardziej wyrafinowane. Mamy do czynienia z nowymi rodzajami broni cyfrowej i mamy też do czynienia z takim wyścigiem zbrojeń, jeżeli chodzi o przestrzeń cyfrową. A zatem nasz program cyberbezpieczeństwa to program, który ma na celu dotrzymać kroku z zachodzącym w przestrzeni cyfrowej zmianom. I tutaj chciałbym podkreślić trzy podstawowe zasady, które są dla nas najważniejsze, takie trzy podstawowe kierunki naszej działalności. Przede wszystkim jest to wykorzystanie sztucznej inteligencji, konkretnie w procesie decyzyjnym w wymiarze wojskowym. Kolejnym aspektem jest podejmowanie decyzji na temat bezpieczeństwa w ogóle, a także kwestia nowych technologii czy tendencji, które pojawiają się i które będą decydować o tym, jak będzie wyglądała nasza przyszłość. A zatem na tym właśnie się koncentrujemy. Jeżeli chodzi o sztuczną inteligencję, to tutaj badamy różne efekty synergii, jeżeli chodzi o wykorzystywanie różnych nowoczesnych technologii, w tym między innymi nowych rodzajów czynników, a także postępów na polach
takich jak robotyka, a także inne aspekty. I pokażę tutaj kilka przykładów tego, co robimy w przestrzeni cyfrowej. Prowadzimy badania, które mają na celu budowanie potencjału i to jest oczywiście dość trudna działka, trudne zagadnienie w tym ekosystemie, w którym działamy i który stale się zmienia. Mamy taki specjalny portal, który dotyczy tworzonych nowych polityk w zakresie cyberbezpieczeństwa i dzięki niemu możemy też zwiększać przejrzystość, ponieważ każdy dzięki temu portalowi może zobaczyć, co dzieje się w tym aspekcie na świecie, a także dzięki takim rozwiązaniom budujemy większe zaufanie, a także większy potencjał, ponieważ na tym portalu można zapoznać się z różnymi przykładami działań podejmowanych w cyberprzestrzeni. Po drugie, w naszej organizacji, w naszej jednostce współpracujemy z różnymi interesariuszami w celu zapewnienia i prowadzenia wielostronnego dialogu. A zatem oddajemy głos wielu interesariuszom, także interesariuszom z sektora prywatnego, tak aby uczyć się od siebie nawzajem. A zatem prowadzimy działalność badawczą, analizujemy pewne trendy, a także przygotowujemy raporty dotyczące właśnie tego, co dzieje się w tym zakresie, co dzieje się, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo łańcuchów dostaw, co dzieje się, jeżeli chodzi o współpracę międzynarodową, jak ta współpraca międzynarodowa się sprawdza w przypadku na przykład jakiegoś incydentu czy ataku na infrastrukturę krytyczną. Kolejny aspekt to jest koordynacja i współpraca publiczno-prywatna, jeżeli chodzi o przepisy międzynarodowe, a także o ich wdrażanie. A zatem, jeżeli chodzi o naszą działalność, to wspieramy i angażujemy się w różne międzyrządowe procesy i procedury realizowane w ramach ONZ. Uczestniczymy w tworzeniu standardów i norm, a także uczestniczymy w pracach grupy roboczej, która rozpoczęła swoją działalność kilka lat temu. I właśnie w ramach tej grupy będziemy dyskutować na temat ważnych tematów związanych z cyberbezpieczeństwem, a także z działalnością mediów. Bardzo dziękuję za ten głos w dyskusji w bardzo ważnej sprawie cyberbezpieczeństwa i cyberstabilności. Kate McBride to kolejna panelistka, która jest dyrektorem Biura do Spraw Polityki Informacyjno-komunikacyjnej ONZ. Dziękuję bardzo. Cieszę się, że mogę być z Państwem dzisiaj i mówić o tym, w jaki sposób my wnosimy swój wkład w przemiany cyfrowe i w jaki sposób nawiązujemy strategiczne partnerstwa, dzięki którym można w pełni wykorzystać informacje cyfrowe, a także innowacje, między innymi po to, aby radzić sobie z ważnymi problemami, takimi jak kryzys dotyczący zmian klimatu. W tym roku uruchomiliśmy nową platformę cyfrową, dzięki której możemy zwiększyć dostępność informacji. Dzięki tej platformie także umożliwiliśmy użytkownikom internetu uczestniczenie wirtualne w szczycie COP26, który odbył się w Glasgow. Dzięki tej platformie udało nam się zwiększyć liczbę uczestników tego wydarzenia z 30 tysięcy do 50 tysięcy, a więc 50 tysięcy osób mogło uczestniczyć w tym wydarzeniu. 20 tysięcy uczestników to byli uczestnicy, którzy wzięli udział w wydarzeniu całkowicie wirtualnie. Ta nowa platforma jest rezultatem naszych prac, a także doświadczeń, które zbieraliśmy z biegiem czasu i właśnie które wdrożyliśmy w praktyce podczas szczytu COP26 w Glasgow. Borykamy się obecnie z różnymi wyzwaniami związanymi z pandemią koronawirusa, które to problemy trochę spowolniły naszą walkę z zachodzącymi obecnie zmianami klimatu. Natomiast musimy podkreślić, że cały czas jeszcze potrzebujemy jak najszerszego zaangażowania różnych podmiotów w tę walkę i związane z nią procedury. Po szczycie COP26 będziemy
chcemy cały czas dalej rozwijać naszą platformę cyfrową, tak aby zwiększyć przejrzystość procesu walki ze zmianami klimatu, aby także umożliwić każdemu zainteresowanemu wniesienie wkładu w te działania związane ze zmianami klimatu. Po drugie, należy podkreślić nasze zaangażowanie w kwestie przetwarzania i ochrony danych. My tworzymy taką platformę, dzięki której możemy przekazywać informacje na temat tego, jakie zmiany w tym zakresie zachodzą na arenie międzynarodowej. Jesteśmy także zaangażowani w edukację na temat zmian klimatu i edukację na temat wykorzystywania w tym celu nowoczesnych technologii. Zawarliśmy partnerstwa z ponad 30 wielostronnymi organizacjami pod egidą ONZ. W ramach tej współpracy przekazujemy i organizujemy szkolenia na temat zmiany klimatu. Proponujemy i zapewniamy różnego rodzaju materiały, z których każdy zainteresowany może korzystać. I na zakończenie chcę jeszcze podkreślić, że współpracujemy z różnymi inicjatywami, w ramach których staramy się odpowiadać na problemy rodzone przez przemiany, głębokie przemiany społeczne, które napędza pandemia, a także nowe technologie. Staramy się cały czas dążyć do odbudowy, a także do zwiększenia odporności w obliczu tak ważnych procesów jak zmiany klimatów. A zatem musimy brać pod uwagę wszystkie istotne czynniki i działać na rzecz zarówno mieszkańców naszej planety, jak i samej Ziemi. Musimy wykorzystać w tym celu autonomiczne systemy, sztuczną inteligencję, big data, systemy takie jak blockchain, a także inne rodzaje technologii, tak aby osiągnąć potrzebne zmiany. Pamiętajmy, że to wszystkie te procesy wymagają współpracy różnych podmiotów, współpracy wielostronnej. Pamiętajmy, że wkraczamy w rok 2022 jako w rok, który stanie się początkiem nowej ery związanej ze zmianami klimatu. Musimy wszyscy zaangażować się w to, aby wykorzystywać technologie cyfrowe do tego, aby szerzyć informacje na temat tych istotnych problemów. Pamiętajmy, że powinniśmy podejmować daleko idące działania, które pozwolą nam zwiększyć naszą odporność w obliczu zmian klimatów, a także które pozwolą nam podejmować właściwe działania. Bardzo dziękuję za Państwa uwagę. Wiem doskonale, że dotarliśmy już do końca sesji, natomiast zajmiemy jeszcze troszkę Państwa czasu. Bardzo prosimy o cierpliwość, ponieważ przed nami wypowiedź jeszcze jednego panelisty, pan Mark Williams, który reprezentuje Bank Światowy. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, witam serdecznie. To wielka przyjemność, że mogę reprezentować na szczycie cyfrowym Bank Światowy. Bank Światowy to organizacja wielostronna, która zajmuje się takimi kwestiami jak rozwój społeczny, a także gospodarczy, szczególnie w państwach rozwijających się. I tutaj w tym wymiarze zapewniamy różnego rodzaju rozwiązania, a także wsparcie techniczne właśnie dla krajów rozwijających się. Rozwój technologii cyfrowych stanowi integralną część naszej działalności w każdym kraju, w którym jesteśmy obecnie. Jeżeli popatrzymy na naszą historię, to zauważymy, że tak naprawdę już od 30 lat interesujemy się tymi kwestiami. Przez ostatnie 10 lat bardziej koncentrujemy się na technologiach cyfrowych i ich wykorzystaniu we wszystkich projektach, którymi się zajmujemy. Kwestie technologii cyfrowych w tej chwili są przedmiotem zainteresowania Banku Światowego i realizujemy szereg różnych projektów, które obejmują komponent cyfrowy. Oczywiście wymaga to szeroko zakrojonych badań i przygotowań. Musimy działać w sferze cyfrowej i pamiętać o tym, że technologie cyfrowe mają wpływ na każdy aspekt gospodarki, na wszystkie jej sektory.
Pamiętajmy, że konieczne są odpowiednie regulacje w tym zakresie, regulacje dotyczące ochrony danych, dotyczące cyfrowej komunikacji, a także innych aspektów. Ważnym elementem naszej działalności jest modernizacja dostępu do usług publicznych. Prowadzimy zatem działalność badawczą, przygotowujemy analizy, ale także zapewniamy wsparcie finansowe dla państw rozwijających się, jeżeli chodzi o technologie cyfrowe. Między innymi zapewniamy wsparcie dotyczące rozwoju internetu szerokopasmowego, szczególnie w obszarach wiejskich. Staramy się także zapewniać taki właśnie szerokopasmowy internet w krajach rozwijających się po korzystnych cenach, tak aby był on dostępny do wszystkich. Staramy się wzmacniać dążenia poszczególnych krajów do zapewnienia odpowiedniej ochrony danych, a także staramy się pomagać poszczególnym krajom w wykonywaniu wystarczających inwestycji w technologie cyfrowe. Nasze podejście, można powiedzieć, coraz bardziej się zmienia, działamy w sposób coraz bardziej szeroko zakrojony, ale oczywiście zależy nam na tym, aby nasz rozwój, ten rozwój, który wspieramy, był jak najbardziej inkluzywny. I pod tym kątem także kształtujemy nasze projekty. Wydaje nam się, że w przyszłości technologie cyfrowe będą mogły pomóc rozwiązać liczne problemy, takie między innymi jak na przykład radzenie sobie ze zmianami klimatu. I w tym także staramy się wspierać państwa, z którymi współpracujemy. A więc współpracujemy tutaj zarówno z rządami, jak i z innymi instytucjami poszczególnych krajów, tak aby je wzmacniać i aby zapewnić i kształtować sprawiedliwe, przejrzyste oraz bezpieczne środowisko cyfrowe. Współpracujemy z różnymi partnerami, dążąc do jak najszybszego rozwoju cyfrowego. Jest to szczególnie ważne, jeżeli chodzi o współpracę z takimi organizacjami jak Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny, czyli ITU. Oczywiście będziemy dalej pracować w tym duchu i wiemy, że technologie cyfrowe będą coraz ważniejszym elementem naszego portfela projektów. Coraz bardziej koncentrujemy się właśnie na cyberbezpieczeństwie, na ochronie danych i staramy się także podkreślać włączenie cyfrowe we wszystkich aspektach naszej działalności, tak aby wszyscy mogli korzystać z rozwoju technologii, z którym mamy do czynienia. Niestety obawiam się, że nie mamy czasu na to, aby zaprosić naszych słuchaczy do zabrania głosu czy do zadawania pytań, ale myślę, że wszyscy dostrzegamy, jak głęboki jest to problem i jak szeroko wykorzystywane są technologie cyfrowe w działalności ONZ oraz różnych agend ONZ. I myślę, że w przyszłości te technologie cyfrowe będą wykorzystywane coraz szerzej, a zatem wydaje mi się, że wszystkie agendy ONZ powinny współpracować ze sobą bardzo ściśle. Musimy tworzyć taką wielostronną społeczność. Coś, co szczególnie mnie uderzyło, to to, że ta działalność poszczególnych agencji ONZ w wielu aspektach się pokrywa. Rzeczywiście każda organizacja ma swoją ścisłą specjalizację, ale także w bardzo wielu aspektach ta wasza działalność się pokrywa, a zatem myślę, że także IGF bardzo wpisuje się w tę wspólną działalność i myślę, że także w państwa wypowiedziach pobrzmiewały te najważniejsze elementy, o których dyskutujemy na naszym forum, a więc między innymi zaufanie, bezpieczeństwo, zmiany klimatu, nowo pojawiające się regulacje, włączenie gospodarcze i współpraca cyfrowa. Jestem przekonana, że szczyt cyfrowy przyczyni się do udzielenia dostępu, a także do budowania wiedzy na temat tych niezwykle ważnych kwestii. Nie mam niestety czasu, aby jeszcze coś dodać, natomiast jeżeli jest ktoś, kto chciałby... A nie, bardzo przepraszam, nie mamy już czasu na żadne uwagi, a zatem bardzo serdecznie dziękuję za przybycie na naszą sesję. Przepraszam za opóźnienie, ale mam nadzieję, że w przyszłości, na przyszłych szczytach cyfrowych będziemy mogli organizować dyskusje prowadzone w podobnym duchu. Dziękuję.